Otwarte warsztaty literackie to jedno z cyklicznych działań Kozienickiego Domu Kultury. Zajęcia te organizowane są z myślą o osobach piszących zarówno poezję, jak i prozę. W sobotę 11 lutego odbyła się kolejna edycja takich właśnie jednodniowych otwartych warsztatów literackich w KDK. Poprowadził je profesor Arkadiusz Bagłajewski. Na zajęciach pojawiają się osoby, które na swoim koncie mają już publikacje, jak i ci, którzy dopiero rozpoczynają przygodę ze słowem pisanym. Stałymi uczestnikami warsztatów są członkowie grupy poetyckiej Rato działającej w KDK, tak było też i tym razem. W trakcie kilkugodzinnego spotkania zgromadzeni mieli okazję omówić prezentowane utwory. Do każdego tekstu odniósł się też prowadzący zajęcia Arkadiusz Bagłajewski. Nie zabrakło również czasu na dyskusję. Nad przebiegiem warsztatów czuwała instruktor Halina Koryńska, a organizatorami wydarzenia byli gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury imienia Bogusława Klimczuka.